Witam pana starostę powiatu myślickiego, Józefa Pomala. Który bardzo lubię, wspiera duchem i kasą ten konkurs. Witam prezesa lokalnej grupy działania Turystyczna Podkowa, Jana Matalańczowskiego. Witam prezesa LGD Klimas, Tomasza Stuzińskiego. Witam dyrektora szkoły imienia Matyja Sienkowskiego w Myślenicach Jerzego Cabla, który jest już od paru lat gospodarzem tej imprezy. A teraz poproszę o otwarcie konkursu starostę Józefa Tomasza. Dzień dobry Państwu, panie prezesie, koledzy parlamentarzyści, samorządowcy, panie gospodyń wiejskich z całego terenu powiatu myślickiego. Znamy się od wielu lat, uczestniczymy w tego typu imprezach. Ja bardzo się cieszę, pan prezydent mówił o kasie. Zawsze powiat myślicki, także ja, moja osoba starosty, będzie wspierał tego typu imprezy, które przybliżają nam i kultywują przede wszystkim, umacniają naszą tradycję, o której już tyle było i wielokrotnie mówimy. Bardzo bym chciał, żebyśmy w tym nastrojowym okresie przed Bożego Narodzeniowych przy wigilijnym stole byli wobec siebie życzliwi, mili, żeby na co dzień w tych sprawach, które nas bolą, traktowalibyśmy swoich ludzi, czy najbliższych, czy często obcych w dobry sposób, taki, w którym byśmy mogli pokazać tą swoją dobroć i miłość. Serdecznie Państwa wszystkich witam. Szanowni goście na naszym terenie, w Zespole Szkół im. Andrzeja Sienkowskiego w Myślenicach. Witam gości Koła Gospodyń Wiejskich Gmin Powiatu Myślenickiego, włodarzy, gości, posłów, panią posłankę, pana posła, państwa burmistrzów, wójtów. Dziękuję za wsparcie tej szlachetnej i ważnej imprezy. Wszystkim życzę miłego pobytu w naszej szkole. Pojawia się na poryckim niebie staropolskim zwyczajem, świetnie ubrane, przy stole zasiadają rodziny, aby świętować nadejście dzieciny. Zanim gospodyni poda świąteczne potrawy, wszyscy razem klękną, aby oddać dziecinie swoje sprawy. W modlitwie szczerej i prostej zawarte są prośby i codzienne troski. Oh.
przybycie ten roślny, niedzielny dzień tutaj do naszej hali. Serdecznie wszystkim dziękuję za bardzo dobry, na wysoki poziom i smak przede wszystkim przedstawiany potraw, ale chciałbym również podziękować organizatorom, tutaj panu prezesowi Dąbrowskiemu, prezesowi LGD, pani prezes Edyka Wojczyk, a głównie chciałbym podziękować staroście powiatu myśleńskiego, który z rada powiatu wybudował tą halę i stara się, żeby do tej hali oddały się różne prezesy. Bez kurtuazji. Wszyscy wygraliście, bo nic nie ma z Was. Zawsze było tak dobre, że zjedliśmy albo wzięliśmy do domu. Bardzo dziękuję za to wszystkim. Wspaniałe działania. Niezależnie po swojej drodze od wyników. To proszę mi wierzyć, że wyniki nie mogą zaważyć na tym, żebyście na drugi rok tak krzywdy tutaj nie byli. Zapraszamy Was serdecznie, bo tu jest fantastyczny.